Po suplementy najwyższej jakości. Zapraszam Was do sklepu SFD. MMA.pl, Michał Rogoziński, jesteśmy na gali FFF, druga edycja, z nami Kornik. Przede wszystkim gratulacje. Tito wygrywa przez bardzo ładny high kick, lewy. Jak Wy się z tym czujecie, jako corner, który bardzo, bardzo chwalił u nas w wywiadzie? O, to miło, że chwalił, bo tak to nie za, musiałby zostać w Zielonej Górze, bo my go przywieźliśmy. A tak poważnie nie, no super zwycięstwo. Przecież ty nie masz z kim do Warszawy jechać. No dobra, no to my jako my team, tak? No, ja to faktycznie, no ja wybijam stąd do Warszawy. No ale kontynuując, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Fajnie, że to się tak potoczyło. No fajnie, że... Ja byłem pewny, że ta głowa troszkę go uwolni, bo w pierwszej walce widać było to spięcie. Po prostu mówisz, no jeżeli coś robisz pierwszy raz, no to masz tam pewnie jakieś obawy i to może cię jakoś tam stopować. No i... Do tego jeszcze był chory, bo tak tłumaczył, że wtedy miał zatoki. Wiesz co, tam wiele rzeczy wpływało, bo to oczywiście ta choroba, no to jedno, dwa, że głowa potem ci szuka takich, wiesz co, wymówek, tak? No i automatycznie jak tak no, bodajże na backstage zawołali, potem się okazało, że jest jeszcze przerwa reklamowa, tam 15-minutowa, go to automatycznie spięło. No i teraz nawet kiedy w hotelu wczoraj gadaliśmy, to mówię, że no słuchaj, takie rzeczy mogą się wydarzyć, automatycznie nie możecie to spinać. No i on mówi, że wie, że on jest tego świadomy i tak dalej, i tak dalej. Już dzisiaj tego nie miało czegoś, coś takiego miejsce. I to jest właśnie fajne, że wiesz, z doświadczenia widać to doświadczenie, że to prawda jedna walka dopiero była na jego koncie, ale już wiedział, jak ta klatka wygląda od środka, wiedział, że mata jest nieco bardziej miękka niż u nas na sali, wiedział, gdzie się rozgrzewa. Nawet fajnie jest to, że wiesz, wszystko jest w tym samym miejscu, tak? Halę znał, hotel już wiedział, jak wygląda i to automatycznie wpływa na to, że człowiek czuje większy komfort. No rest tego nie miał i moim zdaniem to go też zgubiło dzisiaj, że po prostu był debiutantem i był spięty. Moim zdaniem to było widać mocno już dzisiejszego dnia, bo to wiesz, możesz być kozakiem, ale bądźmy szczerzy, cały czas masz w głowie, że jutro będzie walka, tak? I automatycznie twój organizm też na to reaguje. No i tutaj moim zdaniem spięcie było dość wyraźne. Jeżeli zdecyduje, że będzie walczył dalej, moim zdaniem na drugiej gali pokaże się dużo lepiej. Na trzeciej gali. Mówisz na drugiej, o kim? Na drugiej dla Resta, nie? Tak, wracając jeszcze do podłoża, to Tito powiedział, że teraz dużo twardsza była mata niż podczas pierwszej edycji. Jednak, a śmieliśmy się, ponieważ rozmawialiśmy o tym, że ta mata podczas pierwszej edycji była taka miękka, że narzekał na to, żeby była twardsza i zasugerował, że może dlatego jest teraz twardsza. No wiesz co... Nie mam porównania w Silesianka. Nie wiem, jak jest znaczy, u was. Wiesz co, nie, ale ogólnie ostatnio była bardzo taka sprężysta. Tam naprawdę... No, podejrzewam, że nie jeden zawodnik tam by się mógł tak właśnie wybijać, że dobrze, że ta siatka jest taka wysoka. Bardzo dużo się mówi przed tym pojedynkiem o tym, że jednak Rest jest faworytem stójkowym zdecydowanie. Mimo to, co widzieliśmy teraz, no to jednak w tej płaszczyźnie zdecydowanie, bo oprócz tego high kicka, to w pierwszej rundzie mieliśmy podłączenie na lewym i gdzieś tam prawy wszedł. Tak. Nie, no ładnie te rączki dzisiaj też wchodziły, co też jest fajne, bo dzisiaj naprawdę dużo podpowiedzi, które mówił narożnik, to Tito słuchał, tak? Ostatnio to nie było tak, jak powinno być do końca, ale to też było właśnie związane z tym stresem. Fajnie, że... Ja słyszałem lewą górę. No, lewą górę, jak było powiedziane, to... I to zrobił. To automatycznie to zrobił, no i był knockout, super, fajnie. Super. Zawsze jak z tobą rozmawiam, to robię taki deal, że ci przekręcam. A wiesz co, myślałem, słuchajcie, myślałem, bo on jest wielkim fanem DC Comics, a to wygląda jakby był Kapitan Ameryka, jego, wiesz... Nie. Ty jesteś Batman przecież. Kurczę, wiesz co, ja jestem każdy. Jak nie wiecie, to wbijajcie na Instagrama Kornika, który jest krytykiem filmowym i jak chcecie, zastanawiacie się, że pójść na coś do kina, to na pewno znajdziecie odpowiedź. Ja już dawno nie wrzucałem. No muszę to wznowić, bo chodzę często do kina, bo sobie kupiłem tą kartę Unlimited i przyznaję, że bardzo często jestem w kinie, więc... Podobno wnioskowałeś o to, żeby była pizza Gretysie od razu. Kurczę, no tak, no i co? I nic. Nie ma. Nie ma. Kornik, wracając do twojej walki ostatniej i pięknego knockoutu no, nad Borerem, powiedz mi, jak się z tym czujesz? To jest takie przypieczętowanie w tej kategorii u ciebie?
nie, dla ciebie znaczy, pewności? Na pewno się cieszę, że wygrałem i tak dalej, że ten knockout był taki efektowny, no ale bądźmy szczerzy, no zwycięstwo jest, no i trzeba lecieć dalej z tym, nie? No to nie ma co osiadać na jakichś laurach i się tylko i wyłącznie skupiać na tym, że kogoś się tam fajnie znokautowało teraz. No, ja już w swojej karierze miałem, wiesz, 10 lat temu nawet też za high kicka zdobyłem knockout. No, na polskim podwórku w 2009 miałem nagrodę za knockout właśnie na polskim podwórku i w 2011 potem na Irokezie znowu zdobyłem tą nagrodę. Ale to nie był knockout, był knockout na Irokezie, ale nie high kick. Nie? Nie, no tam w 11 był no, podbródkowy, to 8 lat, patrz jak to kurde leci. Strasznie leci, powiem ci, ja pamiętam to. A tak w ogóle, to pytałem dlatego o to, bo gdzieś mam poczucie, że ta kategoria lekka to cię buduje. Ty zawsze miałeś problemy z tą wagą, nie miałeś, ale biłeś najwięcej. To było, bo pamiętam, że kilkanaście kilogramów potrafiłeś zejść. Nie, no oczywiście, że biłem dużo i to wtedy, wiesz, tylko inaczej patrzysz na pewne rzeczy, jak masz 20 parę lat, bo ja przyznam szczerze, że mnie to jarało, że tyle, bo nikt nie bił w Polsce w pewnym momencie tyle, co ja biłem kilogramów i w tak krótkim czasie i tak dalej, więc mnie to naprawdę, no wiesz, jarało, a teraz jak o tym pomyślę, no to była głupota, więc wiesz, wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy, na tą chwilę, no kurczę, jakby mi zaproponowali walkę w wadze piórkowej, bardzo mocno bym się zastanowił, no i to by musiały być naprawdę atrakcyjne warunki dla mnie. Jak ci się podoba druga edycja gali FFF? Jak masz odniesienie do no, najlepszej organizacji w tej chwili, w której startujesz, to jak byś to porównał? To znaczy, wiesz co, KSW się nie da porównać do FFF, bo to zupełnie są inne... Mimo, że oprawa ta sama, ludzie ci sami, którzy gdzieś tak, pracują przy gali. Inny target, inni zawodnicy, o co innego tu chodzi. I więc automatycznie, ja wiem, że ktoś może teraz zarzucić, że KSW też przecież robi freak fighty, no ale to są freak fighty, które mają na celu wypromować organizację, w sensie KSW. Bardziej mi chodziło o to, żebyś zrozumiał nie o content, tylko o jakby stronę organizacyjną tutaj, bo i tak są różnice, ja widzę. Tak, no nie, no oczywiście, że tak, no kurczę, no, bądźmy szczerze, no KSW to jest, wiesz, marka sama w sobie i mimo, że to jest dorobione teoretycznie przez tych samych ludzi, no to są różnice, oczywiście, że tak, no i dobrze też, no kurczę, no, tutaj i tak to jest fajnie zorganizowane, więc jest okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na koniec zostawiam głos. Kornik chciałby Wam coś ciekawego powiedzieć, bo nie tylko peperoni. Nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Chciałem coś powiedzieć? No, oczywiście, mówiliśmy przed kamerą, za kamerą. Tak, więc jestem rozbity i nie mam pojęcia, o czym ty mówisz teraz. Pozdrawiamy Was serdecznie, oglądajcie MMA i w dobrym kierunku idziemy wszyscy. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Po suplementy najwyższej jakości zapraszam Was do sklepu SFD.